A nazywam się Zbigniew Janas. Byłem działaczem opozycyjnym de facto od 1978 roku. Wtedy już Zbyszek Wilk z całą dyrekcją zaprosili nas na rozmowy do tej głównej sali dyrekcyjnej. No i się zaczęły już dyskusje o tych najpoważniejszych postulatach załogi, no ale też o politycznych, znaczy takich już politycznych, no poparcie strajku, no, jakiś pomysł i chce coś robić. Jeśli to się mieści, w tej formule demokratycznej, to rób. Czyli ja cały czas u mnie było tak, to może mało kto wie, ale u mnie dla robotników, dla pracowników Ursusa drzwi zawsze były otwarte. Jeśli chodzi o to życie podziemne, to tak, pierwszy okres to było właściwie myślenie tylko, jak się przechować. Znaczy, jak nie dopuścić do tego, żeby nas wyjęli, aresztowali. Nie mieliśmy struktur, nie mieliśmy odpowiednio zorganizowanej również tej sieci łączności i tak dalej. A wiedzieliśmy, i to było nasze myślenie, co ciekawe, to nam to ładowali do głowy nasi współpracownicy, że i to często nam mówili, my za was wszystko załatwimy, wszystko zrobimy, wszystko zorganizujemy, wy macie być. Czyli wystarczy być, jak w słynnym filmie, tak? Dlaczego? Dlatego, że każde aresztowanie kogokolwiek powodowało od razu spadek nastroju i ludzi, którzy się wycofywali i tak dalej. Czyli uderzało, że tak powiem, w samo serce. Natomiast trwanie tych działaczy, to, że nie mogą nas złapać, że ta bezpieka wielka i gra tutaj, jaka ona tutaj jest, socjalizm silny i tak dalej, pokazywało, że tak powiem, jak oni są słabi tak naprawdę. Jak nie są w stanie złapać tych kilku ludzi, tak? Więc oczywiście trzeba było się liczyć z tym, że może dojść do tego aresztowania, ale mieliśmy, można powiedzieć, no zorganizowaną tą sieć porozumiewania się i głównie się porozumiewaliśmy oczywiście listowo, tak, a spotkania były rzadkie, bo na przykład spotkania RKW, pierwsze było w maju 82, do dzisiaj pamiętam, jak wyszedłem po iluś miesiącach, kiedy w ogóle nie wychodziłem i nagle wiosna, o Jezu, co to nieprawda, tak wiosna nigdy mi nie pachniała jak tego dnia, kiedy szedłem